Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz, ty zmywaj, wiesz, bo naprawdę ja już nie mam siły. Zobacz, ale... która jest godzina. Czekaj, bo a ty jeszcze nic nie zrobiłeś. Jedną rzecz chcę ci powiedzieć, ale Grażynka. Ale ja czekam od 2 tygodni i ty nie pozmywałeś. Taką refleksję mam, Grażynka. No ty... Nie trafił ten twój Kurski z wyborem wykonawcy na Eurowizję. Tulia odpadła. Janusz, no. Ty się kompletnie na tym nie znasz. No może Kurski trochę przestrzelił, ale bo co? Bo wysłał piękne, normalne, dobrze śpiewające, dobrze ubrane dziewczyny potrafiące się zachować. No. One może są za normalne. Gdyby miały brodę, albo bakobrody może, to co innego? Kogoś dziwnego mógł posłać. Tak? No ale kogo na przykład? No, no ciebie na przykład. No, to... ale nie, generalnie kogoś, kto zaskoczy, nie wiem, wyróżni się znacząco od reszty. Czyli? Nie wiem. Mi się wydaje, że rząd powinien stworzyć jakiś girls band. Taki rządowy, co? Pawłowicz, Szydło, Kępa, Mazurek. No jaki ty dowcipny jesteś tuż przed zmywaniem naczyń, Janusz. Słuchaj, a może jednak Ewę Kopacz i jej koordynatora? No. Ty zawsze, Grażyna, skręcisz w politykę, jak pijak w stronę knajpy. No, ja skręciłam w politykę, no, Janusz. Kto? Przecież ja za tobą poszłam, to ty skręciłaś. Ta. Janusz, Eurowizja to jest sprawa polityczna. Przecież to spisek był. Jak? Najlepszy przykład, że normalne dziewczyny odpadły, ładne, piękne były i w strojach były ludowych i jeszcze były w Izraelu. To był spisek, to ale jest czyj? Jasne. Jednopłciowych kół nam niechętnych w Izraelu. Grażyna! Sekielski, spisek opozycji, Eurowizja, spisek europejski, sprzedaż Nowogrodzkiej, spisek żydowski, cena Pietruszki, spisek PSL-u. Wy, Grażyna, macie jakąś, nie wiem, manię prześladowczą. Janusz. O? To, że ty i tobie podobni stwierdzili u nas manię prześladowczą, to jeszcze nie znaczy, że nikt nas nie prześladuje. Żyjemy w prześladowczych czasach, Janusz. Chyba wy, bo my nie.